i dlatego też ważne, żeby ta rekrutacja była na tyle solidnie przeprowadzona, że wiemy, że ta osoba się nadaje, tak, na to stanowisko, bo to już nie mówię o branży hotelarskiej, ale czy na to stanowisko, które aplikuje, się nadaje, ponieważ zdarzały mi się takie rekrutacje, które po jakimś czasie się okazało, że jednak ja widziałem w tej osobie też inne kompetencje, inne możliwości rozwoju i sugerowałem, aby ta osoba spróbowała czegoś innego, tak? Bo widzę ją, że może się spełnić w tej dziedzinie. A teraz tak, chciałabym porozmawiać o tym, jak byś tak sobie miał przeanalizować. Ja mówię, niekoniecznie w tym obiekcie, w którym jesteś teraz, w całej swojej karierze, jaką miałeś najtrudniejszą sytuację z gościem. Bo jakby zmierzam do tego, żebyśmy powiedzieli o tym w kontekście, jak w tej chwili rozwiązuje się konflikty z gościem w dobie, kiedy mamy internet i w dobie, kiedy jedna gwiazdka zostaje na zawsze, tak? W dobie, kiedy komentarz, nawet jeżeli zostanie usunięty, to może zostać zrobiony screen. I w dobie, kiedy ktoś może zupełnie odebrać to inaczej i przekazać nieprawdę. Przypominasz sobie taką sytuację, najbardziej trudną? Sytuacji trudnych w całej karierze na pewno było kilka. Czy jakąś najtrudniejszą w tej chwili, no, ciężko mi jest przypomnieć. Tak? Są różne te sytuacje, bardzo różne od siebie. I ja zawsze staram się dogłębnie poznać problem, tak? Bo to różnie z tym jest. Musimy poznać dwie strony. Zawsze rozmawiam faktycznie z gośćmi, jeżeli zgłaszają jakieś trudne sytuacje, ale staram się porozmawiać też z tą drugą stroną. No dlaczego tak, bo przecież nie zawsze gość ma rację. No i właśnie, bo często się tak zdarza, że niektórzy nadużywają właśnie tą No właśnie do tego zmierzam. Nie chciałam tak, do tego zmierzam. Jasne. Dlatego też ja staram się właśnie, tak jak wspomniałem, porozmawiać z drugą stroną, jak ona to widzi, dlaczego doszło, bo wiadomo, że cały czas to jest proces uczenia się, bo są różne sytuacje i nie jesteśmy w stanie wszystkich sytuacji przewidzieć, sprocedurować, więc dlatego staram się, jeżeli doszło do jakiejś pomyłki, problemu, to wtedy uczymy się, aby to więcej się nie wydarzyło, dlatego poznaję też drugą stronę, ale ewidentnie, jeżeli widzę, że tutaj jest ze strony gości jakaś próba nadużycia, no to wtedy już ta rozmowa jest trochę inaczej, tak, wygląda, ponieważ no, tutaj staramy się już bazować na faktach, jak do tego momentu, do tego wydarzenia, co się mogło stać, jak, dlaczego tak się stało i to jest proces jakby taki bardziej złożony niż taki prosty, jakby się wydawało, tak, że gość przychodzi, a I to mi się nie podobało, no to dobrze, tak, ma pan rację. Tak, tak, to ma pan jeszcze, to jeszcze, też ty, rabat, to jeszcze tydzień, jeszcze coś, tak, nie, to jeszcze właśnie, tydzień i parking właśnie za darmo. Jakby miał pan, jakbyś miał, Sławko, już ocenić rynek właśnie pod względem, wróćmy do tego całego twojego doświadczenia, co się zmieniło w kwestii zarządzania takim obiektem? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak, tutaj mogę powiedzieć śmiało, ponieważ nawet wczoraj debatowaliśmy jako hotelarze na ten temat, że taki mit dyrektora to już przyszedł w archaizm, który właśnie kiedyś był i tak się wzorowaliśmy jako hotelarze, że ten dyrektor to był jakiś pedestiał taki wysoki, na gdzieś zamknięty w jakimś biurze i faktycznie to był, tylko wyszedł, to wszyscy byli przerażeni i czy on coś komuś nie zwrócił uwagę, czy zaraz kogoś nie zwolni, no bo wtedy też faktycznie było duże bezrobocie i każdy tak naprawdę był przerażony tym dyrektorem. Natomiast teraz no, całkowicie to inaczej wygląda. Jednak są bardzo bliskie relacje tutaj dyrektora z całym zespołem. Staramy się być tymi liderami, ale też zespołem. Wskazujemy, rozmawiamy i tutaj każdy z pracowników ma czuć się komfortowo, przychodząc do pracy, że przychodzi. Zresztą w dobie, gdzie faktycznie brakuje tej kadry, naprawdę pracownicy muszą przychodzić do miejsca swojego, jak do miejsca, w którym się czują fantastycznie, tak? Żeby nie zmieniali tego miejsca pracy, że to jest ich już docelowe. Tak? Dlatego też to jest po pierwsze. Po drugie, faktycznie ten komfort pracy daje te odczucia później dla naszych gości. Czy odczuwają te wrażenia właśnie, że są mile widziani, fantastycznie im się rozmawia,
są te ciepłe odczucia, nikt nie jest przerażony i to też procentuje, bo jeżeli faktycznie pracownik jest zdenerwowany, zestresowany, no to popełnia relacji, masę błędów. Nie nawiąże relacji. Nigdy nie nawiąże relacji. Dlatego to zarządzanie jest dosyć bliskie teraz właśnie przy pracownikach, z nimi razem jesteśmy. Jest cały czas coaching, ten proces coachingowy, jeżeli są ci młodzi pracownicy, trzeba z nimi dużo przebywać, żeby oni poznali tą filozofię, weszli, że tak powiem, w strukturę tej firmy w taki sposób, że w taki płynny i taki bardzo komfortowy. I faktycznie, no tak jak kiedyś ten dyrektor był zamknięty w biurze, teraz dyrektor jest taką właśnie elektronem, który biega po całym hotelu. Może nie biega, ale że tak powiem jest w każdym dziale. Tak, musi być. Z każdym działem się integruje, rozmawia o problemach, nawet o życiu codziennym i w ten sposób faktycznie motywuje swoich pracowników, integruje. Te relacje są bardzo bliskie i ta więź właśnie ta spowodowana, że to się później faktycznie przekłada na ten kontakt z gośćmi. No i na ocenę całego obiektu. Na ocenę całego obiektu. Mhm. To ja na zakończenie, Sławku, chciałabym zapytać, ja zawsze pytam każdego z gości, który tutaj mnie odwiedza, czego ci życzyć? Teraz biorąc pod uwagę czas, w jakim się spotykamy, no to wesołych świąt. Ale tak zawodowo. Zawodowo. Mhm. Ja, tak jak wspomniałem, będąc w każdym obiekcie, staram się, że tak powiem, czuć spełnionym. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, jeżeli zawsze staram się mieć bardzo dobre relacje właśnie z pracownikami, stworzyć zespół, który właśnie jest bardzo związany. I jeżeli układam wszystkie elementy tego i goście są zadowoleni i wszystko fajnie wtedy już jest poukładane, wtedy mogę powiedzieć, że czuję się spełniony. Mhm. I tak staram się właśnie w każdym obiekcie. W obecnym obiekcie też mam fantastyczny zespół, jesteśmy zżyci ze sobą na dobre i na złe i mogę powiedzieć, że czuję się spełniony. A czego sobie życzyć tak naprawdę? Myślę, że i zawodowo to tak naprawdę ciekawych wyzwań, bo to jakoś zawsze motywuje człowieka do tego, że coś jest jeszcze przed nami. Ja myślę, że to tyle, tak. To tyle, co mogłoby mnie tak zmotywować i sobie życzyć. To w takim razie ja ci gratuluję tego zespołu i życzę cały czas tego spełnienia, życzę tych wyzwań i życzę, żeby wszystkie zakończyły się sukcesem. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Sławomir Oczachowski, menadżer Modrzewie Park Hotel, grupa Terma Leo Uzdrowisko Szczawnica. Sławku, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Ja również ci dziękuję za życzenia i za ten czas poświęcony. Dziękuję. Audycję prowadziłam ja, Weronika Goworowska, i do usłyszenia. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.